weekend odbył się mecz reprezentacji Polski w piłkę ręczną. Reprezentacja Polski grała z Niemcami i trochę skomentuję ten mecz, jak to z mojej perspektywy wyglądało. Oglądałem pierwszy mecz, drugiego nie oglądałem, ale dużo polskich stron zajmujących się piłką ręczną skrytykowała reprezentantów Polski, a ja właśnie wypatruję mega pozytywne rzeczy z tego pierwszego meczu, który oglądałem. Mam dzisiaj tak kurde między wierszami. Mam problem z mikrofonem. Jeżeli nie zadziała, to przepraszam Was, ale musiałem nagrać ten film. I zaczniemy od meczu u siebie. Pamiętajmy, że następnie też jeszcze muszę dodać to. Pamiętajmy, że Niemcy, reprezentacja Niemiec, to jest utytułowany zespół i ciężko porównywać i ciężko krytykować Polaków, którzy zagrali fantastyczne dwa mecze z Niemcami, bo Niemcy od 2016, jak zdobyli Mistrzostwa Europy, to mają praktycznie co roku same sukcesy, bo brąz na Igrzyskach Olimpijskich i nie ma co porównywać meczu Polska-Niemcy i nie ma co weryfikować, bo już czytałem, że Izrael minął nas w grupie, ale i tak wszystko zależy od Polaków, bo Polacy meczu z Niemcami już mają za sobą, a Izrael i Kosowo jeszcze dopiero przed nimi te mecze, więc nie weryfikujcie tak szybko Polaków, bo szybko opowiem Wam, jakie widzę pozytywy. Szczególnie bramka. Morawski, Kornecki, no znakomici bramkarze. To, co robił Morawski w meczu z Niemcami u siebie, no to jest mistrzostwo świata. Przecież dzięki Morawskiemu Polacy pierwsze 20 minut szli równo z Niemcami. Więc to jest plus. Plus to jest też taki, że nowy trener oczywiście też jakby ściąga presję, bo duża presja jest na Daszku, który został skrytykowany, a trener go obronił. I brawo dla trenera, że tak się stało, bo naprawdę nie ma co krytykować tych chłopców. Bo według mnie popatrzmy na tabelę i popatrzmy, z kim Polacy grają. Przecież grają na wyjeździe z Kosowem i grają u siebie z Izraelem, ale nie zapominajmy, że z trzeciego miejsca, jeżeli Polsce by się nie udało po prostu pokonać Izraela albo Kosowa, gdzie to jest według mnie niemożliwe. Naprawdę niemożliwe, że Polska nie wyjdzie z tej grupy. Władze piłki ręcznej ułatwiły właśnie takim zespołom jak Polska, Serbia, Rumunia, Portugalia i innym zespołom, które są w kryzysie, czy Islandia, czy Macedonia, bo to też trzeba nazwać kryzys. Tak jak mówię, Serbia, to też jest kryzys. Rosjanie, Węgrzy. Dużo w piłce ręcznej jest kryzysów. Ale skupimy się na Polakach. Polacy według mnie wyjdą po prostu z drugiego miejsca i nie muszą liczyć, bo wiadomo, że z trzeciego miejsca wychodzą cztery zespoły. Więc nawet jakby Polska wyszła z trzeciego miejsca z grupy, to i tak ma szansę awansować do Mistrzostw Europy w 2020 roku. Mówię Wam, nie krytykujcie, bo dużo aspektów było takich, że to było widać, że polscy piłkarze ręczni, szczególnie w ataku, mieli problemy z dobrym rozgrywaniem piłki. Dobrze bronił Wolf. To wszystko, wiesz, to wszystko kurde nie jest takie proste, bo jak gra z Niemcami, z mistrzami Europy, brązowymi medalistami Igrzysk Olimpijskich, teraz grali przecież o trzecie miejsce z Francją, którzy w ostatnich sekundach stracili bramkę. Więc jak grasz z takim zespołem, to właśnie jak jesteś Polską. Bo pamiętajmy, że Niemcy, jak zdobyli Mistrzostwo Świata w 2017 roku, to później 9 lat było posuchy. I właśnie tak jest teraz w Polsce. Więc nie bazujmy na meczu z Niemcami, bo możemy tylko bazować w takim kategorii, że Polacy pokazali charakter, walkę i jak już tą komunikację między graczami. Wiadomo, były błędy, ale czy na przykład takie błędy powstaną znowu z Kosowem albo Izraelem? Wątpię właśnie. Bo Niemcy to jest utytułowany zespół. Niemcy ma w swoim szeregu mega, mega dużo gwiazd. I te gwiazdy pokazały charakter. Pokazały, że z Polską, która się dopiero buduje, bo taka jest prawda, ktoś nie przypilnował. I to nie jest wina tych zawodników. Przestańmy ich krytykować, bo to nie jest wina tych zawodników, że oni są na takim poziomie, jakim są, bo ci chłopcy dopiero grają 2 lata. To jest wina władz
polskiej piłki ręcznej, że nie potrafili, jak Jurecki, Bielecki, Lijewski, Szmal, Jurkiewicz, Jachlewski, ci inni kończyli karierę, to ci właśnie działacze nie potrafili, trenerzy, nie potrafili wprowadzić tych młodych chłopaków. Dopiero było takie, jak zakończyli karierę ci te wielkie wojownicy, ci fantastyczni gracze, to dopiero ci młodzi chłopcy, chodzi bardziej o staż, młodzi chłopcy stażem, którzy weszli do tej kadry, to naprawdę mieli ciężko, aby utrzymać taki poziom, jak mieli ich poprzednicy. Więc nie rozumiem w ogóle tej krytyki, strony, które czytam, a naprawdę te strony są fajne, bo fajne są niekiedy tam treści, ale nie rozumiem, znaczy rozumiem, bo w sumie oni robią po to, abyście wy klikali w te linki i wchodzili, ale nie dajcie się zrobić w bambuko, bo tak jak ja wam mówię, można krytykować za mecz w Izraelu, jak Polska przegrała, okej, spoko, krytykujmy, ale widzimy, mamy szczęście, że Izrael potknął się w Kosowie, dobrze się ułożyła ta grupa, no więc jest promyczek nadziei i tak jak wam mówię, z całego serca wam mówię, a znam się na piłce ręcznej na pewno więcej niż ci ludzie, którzy piszą na Sportowych Faktach czy na Przeglądzie Sportowym, że Polacy dzięki temu systemowi, który jest w piłce ręcznej, Polacy na 99%, 9, zagrają na Mistrzostwach Europy. Jestem o tym przekonany, bo te dwa mecze Polska wygra. No więc na tym się skupmy. Skupmy się o tych pozytywach. Niemcy przyjechali genialnym składem, Polacy grali składem praktycznie polscy zawodnicy, którzy grają w polskich ligach. I polska liga jest bardzo śmieszna i to jest kolejny przykład, gdzie w Polsce nie rozwija się Polaków, bo w Wiwe czy Wiśle Płock jest bardzo mało reprezentantów Polski. Nie mówimy o bramce, tylko mówimy ogólnie. Na jednej ręce wyliczysz tych chłopaków. A Niemcy no mają same gwiazdy, więc pozytywy, genialna bramka, genialne 20 minut, duża presja na Polakach. Była według mnie na tym meczu, bo popełniali bardzo karygodne błędy w ataku. A to nie wynika z nieumiejętności grania w piłkę ręczną, tylko właśnie ze stresu i z tej krytyki, która na tych Polakach jest. I tak gratuluję trenerom, którzy przejęli po... którzy weszli po zakończeniu kariery tych wielkich gwiazd i też zawodnikom, którzy podjęli rękawice i nie przestraszyli się w walki o najwyższe cele. I tak jak ja wam mówię, wróćcie do tego filmu po zakończeniu eliminacji, bo Polacy zagrają na Mistrzostwach Europy w Hiszpanii, w Austrii, idzie tam jeszcze, bo nie pamiętam, ale zobaczycie, jak Polska będzie wyglądała na meczu z Izraelem i z Kosowem i dopiero wtedy możemy krytykować Polaków, jeżeli nie awansują na Mistrzostwa Europy, a Niemcy to jest rozdział, to miał być test, to miał być sprawdzian i Polacy według mnie wywiązali się z fantastycznych wyników. Naprawdę, no tu gdzieś wam wstawię wyniki Polaków, więc no same wyniki za siebie mówią. Polacy nie odstawali, dali dobry handball i tylko tyle miałem do powiedzenia. Dziękuję, że byliście i trzymajcie się. Do zobaczenia.